W solo leveling nie brakuje potężnych postaci, mamy w końcu łowców rangi S, którzy są w stanie samodzielnie czyścić z potworów lochy wysokiej klasy, a także główny bohater Sang Jin-woo spotyka na swojej drodze wiele niebezpieczeństw, jak chociażby wielką statuę boga, którą nawet dość doświadczony łowca określa jako podziemie najwyższej kategorii, ale kto tak naprawdę znajduje się na szczycie świata solo leveling? O tym postaram się dzisiaj powiedzieć, a ponieważ nie da się tego zrobić nie zdradzając elementów dalszej fabuły, to przestrzegam was już tylko przed spoilerami z dalszych jej części oraz proszę napiszcie, jakie postacie waszym zdaniem są najsilniejsze. W każdym razie wracając, z czasem postępującej historii dowiadujemy się coraz więcej o świecie przedstawionym, przez co możemy łatwo stwierdzić, że to nie bohaterowie, ani magiczne bestie zamieszkujące podziemia są najsilniejsze, a nawet możemy je traktować jako konieczne ofiary, by chociaż jakaś część ludzkości mogła przetrwać, gdy niekończące się starcie starożytnych istot odbędzie się na Ziemi. A mowa oczywiście o niekończącym się konflikcie pomiędzy monarchami pragnącymi zniszczyć świat, a władcami pragnącymi za wszelką cenę go chronić wraz z ludzkością. To właśnie te dwie siły możemy uznać za najpotężniejsze i dlatego w rankingu postanowiłem nie uwzględniać ludzi, którzy stając się po prostu naczyniami, mieli szansę chwilowo podjąć walkę z niektórymi monarchami. Bo nawet jeśli ich potencjał był wysoki, tak przez nieodpowiednie przygotowanie swoich ciał, nie mogli oni przetrwać pojedynku z istotami pragnącymi zniszczyć świat. Natomiast samo umieszczenie niektórych postaci jest dość problematyczne przez brak informacji, ale na podstawie ich rodzaju mocy oraz innych zalet czy założeń możemy przynajmniej oszacować ich przydatność. I tak pod głównym rankingiem na 11 miejscu umieściłbym Jogumunta, który jako monarcha kształtu zdawał się posiadać najmniejsze bitewne zdolności, bardziej przypominając wsparcie dla pozostałych monarchów, ponieważ z tego co widzieliśmy, jego zadaniem było tworzenie portali, by pomóc przemieścić gigantyczne armie Króla Smoków i chociaż był bardzo istotny w całym planie najazdu na Ziemię, to Sang raczej postrzegał go jako utrapienie, niżeli zagrożenie samo w sobie. W końcu widzieliśmy, że Jogmunt także został unieruchomiony pod wpływem zdolności strachu smoka, wywołującej przerażenie wśród słabszych istot. Dlatego przez brak większej liczby informacji myślę, że zasługuje na tę pozycję, tym bardziej, że nie wiemy o żołnierzach, którym powinien dowodzić, chociaż zgodnie z jego tytułem powinny być to widma. Wreszcie na 10 miejscu największych mocarzy widziałbym egzekwo aż dwie postacie, zaczynając od królowej owadów będącej monarchą plagi, która spośród 9 innych uchodzi za jedną ze słabszych. Co oczywiście nie znaczy, że można było ją po prostu zlekceważyć, bo podobnie jak reszta, przez eony niekończących się walk zdobyła wiele doświadczenia bojowego, a także posiadała swoją własną armię. Wyróżniała się także umiejętnościami, ponieważ z pomocą pasożytów mogła dowolnie kontrolować zwłoki, a przy tym posiadała ponadprzeciętne zdolności regeneracji, przywracając sobie odcięte kończyny w kilka sekund, a jej siła umożliwiała jej jednym atakiem cisnąć i powalić głównego bohatera, czy pochwycić Beru. Niestety była też lekkomyślna, ignorując początkowo najlepsze kołowce, a przez szał nie potrafiła ocenić sytuacji i rzuciła się na Sanga, gdy ten był w pełni sił, przez co ją unieruchomił i pociął na kawałki. Prawdopodobnie jednak nie widzieliśmy jej pełni potencjału, ponieważ jej najsilniejszym atutem zdawała się trucizna, która nie miała wpływu na protagonistę odpornego na efekty statusowe. Na tej samej pozycji, a moim zdaniem nieco silniejszy w pojedynkę, był monarcha żelaznego ciała, który był bardziej rozważny i w przeciwieństwie do królowej owadów odmówił walki z Sangiem. Natomiast gdy jego armia została pokonana, poległ w pojedynku z naczyniem władcy Tomasem Andre, Belionem i Beru, prezentując podczas starcia zdolność do przekształcania swojego duchowego ciała wytrzymałego golema oraz telepatycznego przekazywania wiadomości, przez co mógłby przetrwać dłużej, gdy przekazał informację Antaresowi, ale jego zdolność została zakłócona przez jednego z cieni Sanga. Kolejno na 9 miejscu widziałbym monarchę bestii Rakana, który mimo swojego tchórzostwa, gdy jest przytłoczony, wykazuje cechy świetnego i rządnego krwiwojownika, czy też bestię dowodzącą innymi bestiami. Z tego powodu jego zdolności fizyczne są niesamowite, przez co nie miał trudności, by pokonać naczynie władców Tomasa, a idąc na całość mógł nawet pozbawić go życia. W większym stopniu jego potęga widoczna jest, gdy cięciem miecza spowodował głęboką ranę w plecach Sanga, a później, gdy monarcha lodu odwracał jego uwagę, Rakan zdołał swoimi pazurami przebić ciało najlepszego łowcy i gdyby to nie przebudziło mocy protagonisty jako monarchy cienia i tym samym następcy Ashborna, to tutaj zakończyłaby się jego przygoda. Ale jest jeszcze jeden powód, dlaczego umieściłem żadnego krwiwojownika tak wysoko, a jest tym to, że został wytypowany przez króla smoków Antaresa jako jeden z dwójki do odebrania życia Ashbornowi. W końcu plan ten zakładał jego eliminację, więc nie widzę powodu, by miał wysyłać do tego zadania najsłabsze ogniwa.
Tak przechodzimy do ósmej pozycji zajmowanej przez Monarchę Lodu, mającego na swe rozkazy lodowe istoty oraz wiele zdolności powiązanych z tym atrybutem, wykonując ataki dystansowe ostrymi soplami lodu, a nawet tworząc w ten sposób broń czy zamrażając obszar. I tak podczas swojej misji zdał odebrać życie przewodniczącemu Stowarzyszenia Łowców, będącego naczyniem władców, a następnie uciekł przed Sangiem przez portal. Zaś podczas ich drugiej potyczki, mimo swojej pogardy do ludzi, Monarcha Lodu wykazał się wysokimi zdolnościami strategicznymi, rozumiejąc, że następca Monarchy Cienia jest poważnym zagrożeniem, dzięki czemu połączył siły z Królową Owadów i Rakanem, wielokrotnie demonstrując swoją szybkość i zajmując najlepszego łowcę na tyle, że ten został przebity przez pazury Króla Bestii. Wreszcie siódme miejsce w moim rankingu może wydawać się najbardziej kontrowersyjne, ponieważ umieściłem na nim Króla Demonów Barana, uchodzącego za najsłabszego monarchę. Ale przez zbyt małą ilość informacji nie możemy być tego pewni, ponieważ nie jest to ten sam przeciwnik, z którym Sang zmierzył się w zamku Króla Demonów, ponieważ znajdowała się tam jedynie replika Barana stworzona przez architekta. Dlatego nie możemy jasno stwierdzić, czy dowodzący zastępami demonów podczas starcia z Ashbornem nie był o wiele silniejszy, tym bardziej, że wspólnie z Rakanem został wysłany do wyeliminowania Monarchy Cienia, a wysyłanie tam słabych tylko po to, żeby jeszcze bardziej uszczuplić swoje szeregi, nie miałoby absolutnie sensu. A jeśli przy osłabianiu monarchów jesteśmy, to zdecydowanie do tego opisu pasuje Król Gigantów Legia, jako szósta największa siła solo leveling. Co, biorąc pod uwagę, że Sang potrzebował tylko jednego ataku, by pozbawić go głowy, może sprawiać, że moja decyzja brzmi absurdalnie, ale musimy pamiętać, że był wówczas spętany przez łańcuchy absorbujące magiczną energię, a zatem jakby się temu bliżej przyjrzeć, jest to źródło potęgi wszystkich istot. W końcu nie bez powodu ta moc została sprowadzona na ziemię przez władców, by ludzkość mogła przetrwać. Zatem możemy uznać, że Legia musiał być o wiele słabszy, gdy główny bohater go spotkał, tym bardziej, że wiemy, iż jego zniknięcie z frontu przełamało impas na korzyść władców, którzy go schwytali, a do tego nie doprowadziłoby raczej przejęcie najsłabszej starożytnej istoty. Więc postrzeganie Legii jako trzeciego najsilniejszego monarchy moim zdaniem ma sens, tym bardziej, że jego giganci dorównywali łowcom rangi S. Ponadto jego nazwa jako monarchy początku także może sugerować, że należał do jednej z pierwszych i najpotężniejszych ras, ale to tylko moje przypuszczenia. Tymi, którzy jednak bez wątpienia przyćmiałem tych, których dotychczas wymieniłem są władcy i tutaj też różnie można na to patrzeć, bo większość tych obrońców porządku nie znamy i często prezentowani są jako gigantyczne armie zalewające niebo. Przez co oczywiście nie każdy jest równie silny, ale przez ich wyczyny muszę o nich wspomnieć w rankingu, ponieważ zdołali oni pokonać istotę absolutną, która stworzyła zarówno ich, jak i monarchów, a nawet pokonali największego jego sługę, będącego także najsilniejszym władcą, który później przyjął imię Ashborn. Wreszcie władcy obwołali się nowymi bogami, wykorzystując moc bytu absolutnego w formie kielicha reinkarnacji do cofania czasu. I po wycofaniu się z frontu Ashborna, gdy ten został zdradzony przez monarchów, władcy całkowicie przejęli przewagę w odwiecznym konflikcie, zmuszając istoty pragnące zniszczenia do ucieczki przez szczeliny wymiarowe. Oczywiście wśród istot chroniących świat także występowała pewna hierarchia i tak po odejściu Ashborna ich przywódcą został najjaśniejszy fragment jaśniejącego światła, który powinien przewyższać pozostałe fragmenty. Ale nie znamy konkretnych informacji, dlatego bardzo ciężko ocenić siłę poszczególnych władców, dlatego umieściłbym ich w połowie stawki. Chociaż jako jedna wielka grupa wcielając w to Ashborna nie mieliby oni sobie równych, ale właśnie czy na pewno? Pierwszą istotą, która może nie miała siły do pokonania wszystkich władców, ale za to zdolną do zmiany szans wygranej w odwiecznym konflikcie jest Ashborn, będący wcześniej najsilniejszym władcą, a odrodzony jako monarcha cienia dysponował armią, która przerażała obie strony konfliktu. Tak, nawet po schwytaniu Legii był w stanie spowolnić działania władców i uniemożliwić im wygraną, zaś nawet podczas zasadzki był w stanie przytłoczyć dwóch monarchów wraz z ich armiami, roztrzaskując czaszkę Baranowi, a to wszystko uczynił po tym, jak już wcześniej starł się z armią władców, co jest niesamowitym wyczynem, i nawet gdy jego armia została określona jako zdziesiątkowana, to jej liczebność przekraczała 100 tysięcy cieni. A ponieważ jako król umarłych z każdą batalią mógł przejmować poległych jako nowe cienie i wzmacniać ich, to jego potencjał przekraczał wszystkie pozostałe siły. Właśnie takiego momentu najbardziej obawiał się najsilniejszy monarcha Antares, który tak jak jego tytuł uosabiał czystą i pierwotną chęć zniszczenia. Dlatego umieściłbym go na trzecim miejscu, bo chociaż jego potencjał nie sięgał tak daleko jak Ashborna, tak wciąż przewyższał go pod względem techniki i mocy, a jego autorytet pozwolił mu dowodzić monarchami oraz zebrać na
najliczniejszą armię złożoną ze smoków, z czego jeden z jego sług Kamisz po przejęciu przez władców na ziemi stał się największą katastrofą ludzkości. Natomiast to, że Antares przegrywa z potencjałem Ashborna, najlepiej widać po Sangu, który zdołał wygrać z nim sprowadzając władców. Podczas gdy ostatecznie po cofnięciu czasu nie tylko samodzielnie z pomocą Armii Cienia pokonał wszystkich monarchów, ale też samego Antaresa, zyskując po tym niewielką ranę, której nie mógł uleczyć, i chociaż starcie to odbywa się poza kulisami, to możemy zakładać, że była to jedynie chwilowa niedogodność. Na początku zaznaczyłem, że nie zamierzam umieszczać w topce naczyń władców, a Sang to przecież także naczynie, niejako jednocześnie władcy i monarchy Ashborna. Z tym, że przykład najlepszego łowcy jest nieco inny, ponieważ on naprawdę staje się potencjałem pierwszego monarchy cienia jako i jego następca, a później jedność dzieląc myśli, życie i moc. Posunąłbym się nawet o dodatkową interpretację i stwierdzenie, że sen, w który zapada Ashborn, to tak naprawdę obserwacja życia swojego następcy, który lepiej wykorzystał moce monarchy cienia, dowodząc 10-milionową armią i w pojedynkę dokonując rzeczy, których Ashborn nie zdołał, tym samym kończąc odwieczny konflikt i pokonując wszystkich monarchów, w tym Antaresa. Zatem, kto znajduje się na samym szczycie, nawet nad zjednoczonym monarchą cienia? Myślę, że odpowiedź może być tylko jedna, czyli byt absolutny, ponieważ to od niego wszystko się zaczęło, przy czym Ashborn, tłumacząc przegraną swojego pana, porównał to do konstruktora pokonanego przez własne dzieło. Co moim zdaniem nie jest prawdą z dwóch powodów. Po pierwsze, widzimy, że gdy byt absolutny zostaje pokonany przez władców, wciąż siedzi na tronie, czyżby zatem aż tak bardzo go zaskoczono? Niewykluczone, ale moim zdaniem mało możliwe. Bardziej bym już uwierzył, że był tak dumny, że nawet nie ruszył się z miejsca i znał wynik tego starcia, albo podobnie jak Ashborn był znudzony odwiecznym konfliktem, z tym, że w jego przypadku ciągła śmierć przestała dostarczać mu wystarczającą rozrywkę. A myślę o tym dlatego, że w końcu byt absolutny zabezpieczył się na sytuację zdrady, przekazując część mocy Ashbornowi. Być może właśnie ta decyzja była powodem jego klęski, albo przegrał przez zbyt duże podzielenie swojej mocy i ostatecznie nieświadomie przyzwolił na własną przegraną, siedząc bezczynnie na tronie, gdy całe jego stworzenie nieustannie rosło w siłę i zdobywało doświadczenie, udowadniając, że ich pan był tylko jednym z wielu możliwych konstruktorów, zdolnym wyłącznie przez pewien czas na zniszczenie swego dzieła. I to na dzisiaj niestety już wszystko. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.